Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Dzisiejszy odcinek, dzisiejszy tytuł tego nauczania to Nie ma grzechu śmiertelnego. Chciałbym, żebyśmy dotknęli bardzo ważnego tematu. Ja o tym temacie już wspominałem w tym cyklu nauczań, natomiast chciałbym, żeby było na ten temat zupełnie osobne nauczanie, żebyśmy mogli dogłębnie ten temat zbadać. Jak wiemy, w różnego rodzaju, w różnych denominacjach chrześcijańskich, w różnych enklawach chrześcijańskich, w różnych kulturach na przestrzeni wieków powstała taka nauka o tym, że można od Boga odejść, kiedy się już narodzimy z Bożego Ducha, czyli popełnić grzech śmiertelny. Czyli ta nauka, ona mówi o tym, że jesteśmy zbawieni, ale zawsze możemy od tego Boga odejść i w tym momencie, kiedy my świadomie od tego Boga odchodzimy, popełniamy grzech śmiertelny i już do nieba nie idziemy. I muszę przyznać się, że przez wiele lat byłem również głosicielem tej nauki. Chcę dzisiaj oficjalnie stwierdzić, że jest to herezja. Prawdą jest to, że nowe narodzenie jest nieutracalne. Nie można popełnić grzechu śmiertelnego i tak naprawdę tego rodzaju formuła nie istnieje. A więc to nauczanie ma tytuł Nie ma grzechu śmiertelnego. I chciałbym, żebyśmy sobie zaczęli od pierwszego listu Jana 5:13. Jest napisane, to napisałem wam, pisze święty Jan, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I to słowo wiedzieli oznacza, abyście byli w pełni świadomi, abyście mieli niezaprzeczalne potwierdzenie wewnętrzne, że macie żywot wieczny. To słowo macie to jest słowo określające fakt posiadania w systemie stałym, czyli mam coś. Mam coś, te coś należy do mnie, te coś jest moje, jestem właścicielem tego czegoś. A więc święty Jan mówi, że chce, żebyście mieli tą głęboką świadomość wewnętrzną, że posiadacie życie wieczne od momentu, kiedy narodziliście się z Bożego Ducha. I ten sam Jan w tym samym rozdziale, wersety 16-20 pisze tak. Jeśli ktoś widzi brata, jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, czyli inny wierzący, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, ale nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Chrystusie Jezusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Życiem wiecznym jest w ogóle Chrystus. Że to nie jest jakaś przestrzeń, to życie wieczne, tylko życiem wiecznym to jest osoba, to jest Chrystus. No ale wracamy do 16 wersetu. Święty Jan, autor tegoż listu, w 13 wersecie mówi, to wam napisałem, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, jeśli uwierzyliście w Syna Bożego, a w 16 pisze, że jest grzech śmiertelny. No i to jest właśnie całe preludium tego zagadnienia. A więc mamy tutaj informację grzech śmiertelny. I Biblia Gdańska, która najbliżej oryginału jakby tłumaczy ten zwrot, wszak jest grzech śmiertelny, pisze, wszak jest grzech ku śmierci. Grzech ku śmierci. To słowo ku tutaj w Grece, ono określa nadanie kierunku. Czyli jest grzech, który wiedzie do śmierci. Prawda? I to słowo grzech
To jest Harmatia, Harmateia, tak się to mówi, Harmatia, Harmatia. Zależy od miejsca, jakby, w którym mieszkali dana grupa Greków, tak się to wypowiadało. A więc to słowo Harmatia, ono oznacza błędny wybór, czyli jest to jakiś błąd. A więc tutaj grzech to ta harmatia, błędny wybór, czyli istnieje jakiś taki wybór, który wiedzie do śmierci, istnieje jakiś taki kierunek, który wiedzie do śmierci, prawda? I tutaj to słowo śmierć jest słowem, które zostało greckim słowem, w Grece użyto słowa thanatos, oznacza to śmierć. I teraz to słowo thanatos, ono jest użyte czterokrotnie w liście do Rzymian w 6 rozdziale od 2 do 11. Jest napisane tak: przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I tutaj w tym fragmencie 4 razy użyte jest słowo śmierć. To jest to samo słowo, które tutaj używa Jan, to słowo thanatos. I tutaj widzimy, że grzech śmiertelny, czyli ten grzech na śmierć, to jest grzech nieprzyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Grzech śmiertelny to grzech nieprzyjęcia Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Czyli kto trwa w grzechu śmiertelnym? Że tak powiem, kto popełnia grzech śmiertelny? Otóż grzech śmiertelny, on jest, on popełniany jest przez człowieka, który nie narodził się z Bożego Ducha. Czyli grzech śmiertelny, grzech na śmierć, czyli grzech prowadzący do śmierci, czyli ten wybór życia bez Boga, on jest grzechem śmiertelnym. Dlatego Jan mówi, o takich się nie módlcie. Jan mówi, nie każdy grzech jest na śmierć. Czyli nie każdy grzech prowadzi do śmierci. Czyli grzechy nie prowadzą do śmierci. Jeżeli ty narodziłeś się z Bożego Ducha i to teraz, jeżeli ty popełniasz grzech jakikolwiek, to ten grzech nie prowadzi do śmierci. Nie prowadzi do śmierci. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś grzech, który doprowadzi cię do śmierci, ponieważ kiedy ty narodziłeś się z Bożego Ducha, ty zostałeś przybity z Chrystusem do krzyża i ty już umrzeć nie możesz, gdyż ty już umarłeś. Rozumiecie? Jest każdemu przyporządkowana jedna śmierć. Każdemu postanowione raz umrzeć, mówi słowo. Ile razy mówi słowo? Jest człowiekowi przeznaczone raz umrzeć. Więc skoro ty umarłeś z Chrystusem Jezusem, to ty nie możesz już drugi raz umrzeć. To jest prosta konstrukcja gwoździa. Tylko trzeba troszeczkę nad tym się zastanowić. Dlatego jest napisane, Bóg dał nam rozum, żebyśmy w stanie byli ogarnąć te zjawiska. Rozumiecie? Doktryna o grzechu śmiertelnym, określanym jako grzech odejścia od Boga po nowym narodzeniu, tak, jest herezją. Jest herezją. Wymyślili ją ludzie, którzy się bali i chcieli straszyć innych, tak? Jeżeli byli narodzeni z Bożego Ducha, ci ludzie, którzy wdrożyli tą głupawkę, tak, to oni odpowiedzą kiedyś sobie przed Bogiem i nagrody należyte już nie otrzymają. Dlatego, że naprawdę schrzanili kawał, że tak powiem, życia ludziom przez to. Prawda?
A więc my musimy to zrozumieć, że grzech śmiertelny to nie jest żaden grzech odejścia od Boga. Bo kiedy ty się narodziłeś z Bożego Ducha, to ty nie możesz odejść od Boga, bo ty masz naturę Boga. Ja za chwilę o tym będę więcej mówił. Ale to jest coś, co ty musisz przyjąć i mieć głębokie zrozumienie tego zagadnienia. Że grzech śmiertelny, tak, to jest grzech nieprzyjęcia Jezusa jako Pana i swojego Zbawiciela. To jest grzech nienarodzenia się na nowo z Bożego Ducha. I teraz Jan mówi, żeby o takich się nie modlić. Jeżeli oni coś tam jeszcze robią, oni mają jakieś tam zajawki, nie módlcie się o nich, bo to nie ma sensu, mówi Jan. Głoście im. Zrywajcie zasłony z ich umysłów, demoniczne zasłony, tak? Usługujcie im mocą, ale nie módlcie się, żeby im Bóg przebaczył, tak? Bo to jest bez sensu, ponieważ Bóg już posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za ich grzechy i Bóg już im przebaczył. Dlatego tutaj nie ma sensu taka modlitwa. Tutaj trzeba tym ludziom głosić. Jeżeli oni nie będą zaś chcieli przyjąć tego, co im się głosi, nie będą chcieli przyjąć prawdy Ewangelii, to oni trwają w grzechu śmiertelnym i pójdą do piekła finito. Rozumiecie, przyjaciele? List do Hebrajczyków, 6:4-9. Następne ciekawe zjawisko. Musimy go sobie przepatrzeć, list do Hebrajczyków. To jest następny taki motyw, który jest uruchamiany, został uruchomiony w systemie religijnym. Że tutaj też na podstawie tych wersetów tutaj wykazuje się, że istnieje grzech śmiertelny. List do Hebrajczyków, 6:4-9. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która nie która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. I tutaj też gro religijnych główek powymyślało sobie takie rzeczy, że można od Boga odpaść, prawda? No i tutaj oni podpierają się takimi właśnie tutaj zagadnieniami. Ale prześledźmy te zagadnienia. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, a żeby tych, którzy raz zostali oświeceni. Oświeceni. Kto to jest człowiek oświecony? Człowiek oświecony to jest ktoś, do kogo zostało uwolnione światło Ewangelii. Ja głoszę do ludzi na ulicach, ludzie słuchają tego i są co? Oświeceni. Tak? Ja jestem światłością świata i ja ich oświecam teraz. Czy to oznacza, że oni narodzili się z Bożego Ducha? Niekoniecznie. Można być oświeconym, ale w ogóle nie odrodzonym. Bo można zostać oświeconym, ale niekoniecznie przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Spójrzmy dalej. Zakosztowali daru niebiańskiego. Co to znaczy zakosztować daru niebiańskiego? Zakosztować oznacza spróbować, zobaczyć jaki to ma smak, ale tego nie spożyć. Tu nie jest napisane, że oni spożyli dar niebiański. I teraz co to znaczy, że ktoś zakosztowuje daru niebiańskiego? To znaczy, że ktoś, tak, przyjmuje jakąś prawdę Bożą, jakąś rzecz Bożą, tak, rozmyśla o niej, rozważa ją sobie, tak, ale nie zgadza się z nią, tak, i odrzuca ją. A więc można czytać Biblię, można siedzieć w Biblii, można chodzić do kościoła, można rozmyślać o różnych rzeczach Bożych, ale niekoniecznie narodzić się z Bożego Ducha. Czyli się zakosztowuje daru niebiańskiego, tak? Zakosztowuje się, ale się go nie spożywa. Jeżeli ty weźmiesz sobie kawałek chleba do buzi i ty go ugryziesz, niam, 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 pfu, i wyplujesz, tak? Miałeś chleb w buzi? Oczywiście. Ale czy ty skorzystałeś z tego? Nie. Jedynie twoje kubki smakowe, one dotknęły smaku, one skosztowały tego chleba, ale twój organizm nie przyjął tego chleba. I można zatem zakosztować daru niebiańskiego, ale wcale nie oznacza, że to jest nowe narodzenie. Dalej jest napisane.
i stali się uczestnikami Ducha Świętego. I stać się, co to jest stać się uczestnikiem z Ducha Świętego? To jest uczestniczyć w działaniach Ducha Świętego. Są ludzie, którzy uczestniczą w działaniach Ducha Świętego, którzy doświadczają potężnych działań Boga na sobie, są uzdrawiani, jakieś demony z nich wychodzą, są w miejscach, gdzie działa potężnie Boża moc, są obsypywani złotym pyłem w różnych miejscach. Rozumiecie? Różne rzeczy się z nimi dzieją. Tak? Oni są uczestnikami, uczestniczą, ale to, że ktoś w czymś uczestniczy, to nie oznacza, że ktoś się narodził z Bożego Ducha, bo można w czymś uczestniczyć, ale niekoniecznie być częścią tego zjawiska. Uczestniczyć to jest być jedynie w obrębie tego zjawiska. Ja uczestniczę, ja uczestniczę. Ja uczestniczę w Duchu Świętym, ale ja nie jestem złączony z Duchem Świętym. Człowiek narodzony z Bożego Ducha to człowiek złączony z Duchem Świętym na zawsze. Można uczestniczyć, uczestniczyć. Rozumiecie? Uczestniczyć, uczestniczyć. Ale niekoniecznie być zjednoczonym z Duchem Świętym. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Co to znaczy? I jakże ogromna ilość ludzi, ona próbuje Słowa Bożego, próbuje prawd Bożych i zaczyna różne te prawdy Boże stosować w swoim życiu i one są dobre dla nich. Są ludzie, którzy nigdy nie oddali życia Jezusowi, ale na przykład przynoszą swoje dziesięciny i ofiary do kościołów i oni mają błogosławieństwo finansowe. Są ludzie, którzy przebywają w środowisku chrześcijan, w związku z tym oni nie doświadczają różnego rodzaju opresji w świecie. Są ludzie, którzy żyją w systemie kościoła, którzy funkcjonują w określonych prawidłach Bożych, ale nigdy nie narodzili się z Bożego Ducha. Czemu oni to robią? Bo to coś im służy. Bo to coś im służy. A więc można być uczestnikiem Słowa Bożego, można zakosztować Słowa Bożego, że jest dobre, zobaczyć, że jest dobre, ale niekoniecznie narodzić się z Bożego Ducha. Oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Co to jest doświadczenie cudownych mocy wieku przyszłego? Są ludzie, tak, którzy mają wizje, potrafią mieć objawienia, wizytacje anielskie. Rozumiecie? Są ludzie, którzy doświadczają niebiańskich rzeczy, doświadczają cudów w swoim życiu, ale to w ogóle nie oznacza, że narodzili się z Bożego Ducha. Rozumiecie? Za czasów Jezusa mnóstwo ludzi doświadczało cudów. Mnóstwo ludzi doświadczało cudów, ale to nie oznacza, że ci ludzie porodzili się z Bożego Ducha. A więc, i tutaj jest napisane, jeśli odpadli. Od czego odpadli? Ano odpadli od oświecenia, zakosztowania daru niebieskiego, od uczestniczenia w Duchu Świętym, od zakosztowywania Słowa Bożego i trwania w tym, że jest dobre i od cudownych mocy wieku przyszłego. Jeśli odpadli od tego, jeśli wyszli z tego, jeśli porzucili te wszystkie zjawiska, które były tak naprawdę głosem Boga do nich, wołaniem Boga do nich, jeśli oni odpadli, to nie powrócą już, bo już dla nich nic nie ma, bo oni już wszystkiego doświadczyli. Czyli to byli ludzie nienarodzeni z Bożego Ducha, ale ci ludzie, oni nie chcieli tego wszystkiego. Oni to sprawdzili, obejrzeli, dotknęli, posmakowali, pobyli, poleżeli w tym wszystkim, skorzystali z tego wszystkiego, co się zwie niebiańskim, Królestwem Niebiańskim i oni od tego odeszli i w tym momencie prawidło jest takie, że oni już nie wrócą, bo oni już wszystko zobaczyli, stwierdzili, że to nie dla nich. Ale, co mówi 9 werset, ale chociaż tak mówimy, mówi święty Paweł prawdopodobnie, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Czyli Paweł tutaj mówi o tych rzeczach do jakiejś grupy narodzonej z Bożego Ducha ludzi i opisuje im zjawisko, żeby oni rozumieli, o co chodzi z tym wszystkim, żeby nigdy nie mieli wątpliwości. Święty Paweł mówi, wy jesteście narodzeni z Bożego Ducha, a tamci nie są. Dlatego oni, kiedy odpadli od tego wszystkiego, co im się przyniosło w formie Ewangelii, czyli odpadli od tej Ewangelii, tak? Nie przyjąwszy jej, nie wrócą już. Paweł mówi, ludzie, nie łudźcie się, oni nie wrócą. Zostawcie zatem ich i nie przejmujcie się nimi. Taki jest, przyjaciele, sens Listu do Hebrajczyków 6, 4, 9.
A więc te rzeczy nie mówią o żadnym grzechu śmiertelnym, popularnie zwanym odejściem nowonarodzonego z Bożego Ducha człowieka od Boga. Prawda? I ostatni fragment, który chciałbym, żebyśmy sobie, na który chciałbym, żebyśmy spojrzeli, to Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Ewangelia Mateusza, Mateusz, 12 rozdział. 12 rozdział, wersety od 30 do 33. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. I ja miałem wiele kontaktów z ludźmi, którzy mówili: pastorze, ja popełniłem grzech śmiertelny, ja zbluźniłem przeciwko Duchowi Świętemu i tak dalej, i tak dalej. I to jest wierutna bzdura. Drodzy przyjaciele, te fragmenty nie odnoszą się do narodzonych z Bożego Ducha ludzi. I tutaj Jezus zaczyna mi, kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Czyli Jezus od razu dzieli ludzi na dwie kategorie. Na kategorię, która jest z Nim i która jest przeciwko Niemu. I kończy Jezus swój wywód tym, że drzewo dobre rodzi dobre owoce, a złe rodzi złe owoce. Czyli dobre drzewo nie może urodzić złych owoców. Czyli człowiek, który z Jezusem zbiera, nie może bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. To jest rzecz niemożliwa. Kim byli ci ludzie, którzy tutaj bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu? Byli to Żydzi, którzy określali siebie jako wierzących, natomiast nie chcieli przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Rozumiecie, o czym ja mówię? To słowo mówi o ludziach określających siebie jako wierzący, ale nikt z nich nie jest narodzony z Bożego Ducha, ponieważ nie jest z Jezusem, nie zbiera z Jezusem, nie żyje z Jezusem, nie wybrał Jezusa jako Pana i Zbawiciela w swoim sercu, tak? Tylko klepie jakieś swoje głodne kawałki na temat tego, że jest wierzącym człowiekiem, natomiast fakt jest taki, że jest człowiekiem niewierzącym. I tenże człowiek, on w swoim życiu bluźni Duchowi Świętemu. On bluźni Duchowi Świętemu. I Jezus mówi, że okej, jeżeli wy jesteście ludźmi, którzy jakby nie przyjęliście mnie, nie przyjęliście prawdy, którą mówiłem, ja jako Syn Człowieczy, to jest coś, co jest płynne, że wy możecie jeszcze to przyjąć, ale jeżeli wy już w swoich sercach określiliście, że za tym, co jest głoszone do was w postaci Ewangelii, stoi demoniczna siła, to przecież wy jesteście już na straconej pozycji. Rozumiecie? Te fragmenty nie dotyczą tej fałszywej, tej nauki na temat grzechu śmiertelnego, fałszywej nauki. One są częścią tej fałszywej nauki, natomiast nie dotyczą jakiegokolwiek odejścia od Boga. Takiego czegoś nie ma, kochani. Ja chciałbym, żebyście zrozumieli jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestię, że człowiek, który się rodzi z Bożego Ducha, to jest człowiek, który się łączy z Bogiem na zawsze. Na zawsze, dlatego że on jest zjednoczony. Duch Boga wchodzi w ducha człowieka, ożywia ducha człowieka i łączy się na zawsze z duchem człowieka. Jest to jakby jedna wielka bryła, której nie można w tej chwili już rozdzielić. Rozumiecie, na czym rzecz polega? To jest zjednoczenie. Jesteśmy zjednoczeni. Jezus się modlił w Ewangelii Jana, o ile dobrze pamiętam, on w którymś rozdziale, chyba 17, on się modli, mówi: Boże, modlę się do Ciebie, Ojcze, żeby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wielu ludzi odnosi to do tego, że Jezus się modli nam o zjednoczenie Kościoła, to jest wierutna bzdura. Jezus się modli o to, aby jak On jest jedno z Ojcem, tak oni jedno z Ojcem byli. Jedno z Ojcem, żeby byli.
Rozumiecie? I to jest kwestia, kiedy my się rodzimy na nowo z Bożego Ducha, to jest kwestia zjednoczenia naszego ducha z duchem Boga. To jest nierozdzielarna bryła. To jest tak, jakbyś wymieszał dwie wody. Jedna jest woda słona, druga jest woda słodka. I teraz woda słona to Ty, woda słodka to Jezus. I teraz zostały te dwie wody wymieszane. I teraz rozdziel te wody. Się nie rozdzieli tych wód. Rozumiecie, o co chodzi? To nie rozdzieli się tego. To nie ma czegoś takiego, żeby to się rozdzieliło. To nie ma takiej w ogóle opcji. To jest zjednoczenie. W momencie, kiedy rodzisz się z Bożego Ducha, ty stajesz się jedną naturą z Bogiem. Jedną naturą. Nie ma możliwości odejścia. Nie ma możliwości rozpadnięcia się tego związku. Dlatego Bóg powiedział, nic was nie wyrwie z mojej ręki. Nic was nie odłączy od miłości Chrystusowej. No i religia mówi, nic oprócz ciebie samego. No ale to jest nieprawda. Tam jest napisane, nic cię nie odłączy. Nawet twoje własne zdanie. No tak, ale Bóg dał nam wolną wolę. No tak. I ta wolna wola wybrała Boga. I to jest temat zamknięty. Wolna wola posłużyła do wybrania Boga. Rozumiecie? Temat zamknięty. Temat zamknięty. Tak jak na przykład wolną wolą jest obciąć sobie głowę, ale już niestety za pomocą tejże samej wolnej woli sobie tej głowy nie przyszyjesz. Czaisz bazę? Rozumiesz, o co tutaj chodzi, człowieku? Wolną wolą przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale tutaj się zakończył temat wolnej woli na tym gruncie. Wolną wolą nie odłączysz się już od Pana i Zbawiciela Jezusa, Twojego kochanego, jedynego. Już się nie odłączysz. Dlaczego Ty się nie odłączysz? Dlatego, że to nie działa już w drugą stronę, tak jak z tym obcięciem głowy. Nie działa w drugą stronę. Rozumiesz, o co chodzi? To nie działa w drugą stronę. Nie działa. Po prostu. I chrześcijanin, który narodził się, człowiek, który się narodził z Bożego Ducha, stał się chrześcijaninem, to ten człowiek nawet jeśli upada, popełnia straszne rzeczy, straszne grzechy, nawet jeśli odchodzi gdzieś w świat, wałęsa się po tym świecie, to cały czas jego duch jest aktywny. Cały czas duch jest aktywny. Cały czas. I teraz, wiesz, jeżeli ty masz wątpliwości jakieś dzisiaj, to teraz spójrz w swoje serce. Jeżeli ty w ogóle tego słuchasz i poruszony jesteś tym, tak? To wiesz dlaczego? Dlatego, że w tobie jest odrodzony duch. Odrodzony duch człowieka, nawet jeśli ten człowiek grzeszy, to ten odrodzony duch cały czas jest odrodzonym duchem. Cały czas Bóg jest w tym człowieku. Tak, Bóg jest w człowieku, który grzeszy swoją duszą i ciałem. Cały czas. Cały czas. Non-stop. Non-stop. Czy Bóg się z tym zgadza? Nie, no Bóg się z tym nie zgadza. Czy Bóg jest w stanie zatrzymać takiego człowieka? No nie jest w stanie zatrzymać, bo wolna wola w ogóle działa w tym systemie sobie obrotowo, jak jej się podoba. Tak? Do czego doprowadza życie w grzechu? No do patologii, do tego, że diabeł nas dojeżdża jak burą sukę tutaj na ziemi, ale to nie oznacza, że gdybyśmy umarli, to nie pójdziemy do nieba, bo nie istnieje grzech śmiertelny. Takiego czegoś nie ma. Bzdura, bzdura, bzdura. Dla narodzonych z Bożego Ducha ludzi nie ma grzechu śmiertelnego. Nawet jeśli chrześcijanin by popełnił samobójstwo, to pójdzie do nieba. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jego odrodzony duch idzie do nieba. Duch jest odrodzony, idzie do nieba. Idzie do nieba i ciągnie tą duszę za sobą, tak? To jest potężna siła przyciągania. I to, co mówię, dla wielu ludzi będzie jakby przyczyną do tego, że pomyślą sobie, no to ja mogę grzeszyć. Jeżeli uważasz tak, że możesz grzeszyć, to jesteś kretynem. Kretynem jesteś, bo grzech doprowadza do zniszczenia. Grzech przyprowadza patologię, przekleństwo, diabła, demony do twojego życia. Grzech cię niszczy. Co to znaczy? Jestem z Bogiem, to teraz mogę sobie grzeszyć. Nie, nie możesz. Znaczy, powiem w taki sposób, możesz, ale jesteś idiotą, jeśli grzeszysz. To idioci grzeszą. Idioci. Ludzie, którzy nie chcą żyć z Bogiem tutaj na ziemi w konkretnej symbiozie. Potem umrą w swojej patologii, pójdą do nieba, staną przed ojcem, spuszczą głowę, powiedzą, tato. A Bóg powie, no co, synuś, gdzie byłeś? 30 lat się wałęsałeś, tak? Po rubieżach piekła. Miałem dla ciebie cudowne życie, wspaniałe plany, chodź ci wyświetlę tutaj teraz, pokażę ci. I ci Bóg pokaże, co dla ciebie miał, rozumiesz? I będzie ci po prostu bardzo głupio w tym momencie. Bo się okaże, że nagrody nie dostaniesz, okej? Okay? Pamiętajcie, przyjaciele, życie nasze tu na ziemi jest częścią, maleńką częścią tego, co Bóg dla nas przeznaczył. Oko ludzkie nie widziało, oko ludzkie nie słyszało, co Bóg przeznaczył dla tych, którzy Go miłują, co przygotował. Wieczność przed nami. I nasza wieczność będzie wyglądała tak, jak
nasze życie tutaj na ziemi. Tak będzie wyglądała nasza wieczność. No w niebie można być, ale niekoniecznie można się dobrze tam ustawić. Można naprawdę mieć słabo w tym niebie. Tak? Ale pewność jest jaka, że każdy człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, nie pójdzie do piekła. Nie ma czegoś takiego, jak pójście do piekła nowonarodzonego stworzenia. Takiego czegoś nie ma. Śmierć nie panuje nad tobą. Koniec. Umarłeś wraz z Chrystusem, narodziłeś się wraz z Chrystusem, koniec, kropka. Już załatwiony temat. A więc przede wszystkim stań mocno w wierze i uznaj, że nie ma grzechu śmiertelnego. Po drugie, tak, ta sytuacja, która cię uwolni, ma spowodować twoje uświęcanie, a nie pójście w patologię. Rozumiesz? Nie dawaj diabłu przystępu. Niech twoja wolność nie powoduje, że będziesz chodził i będziesz grzeszył. Tak? Bo grzech jest niszczący. Niszczący. On nie zniszczy twojego odrodzonego ducha. Bo tak jak święty Jan tutaj powiedział, jak czytaliśmy wcześniej, że to, co się narodziło z Boga, nie grzeszy. Tak? Że twój duch nie grzeszy. Jego nie ruszy patologia grzechu. On też nie popełnia żadnych grzechów, ale twoja dusza, twoja psychika i twoje ciało będą cierpieć, jeżeli będziesz grzeszył. Będziesz dojeżdżany przez diabła, więc przyjmij te rzeczy kompleksowo. Amen? Amen. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to nauczanie. Dziękuję Ci za to, że ludzie mogą słyszeć Twoją prawdę teraz. Potężny, Święty Duchu, wypełniaj każdego człowieka, który słuchał tego nauczania. Ja modlę się o każdego człowieka, który czuje się potępiony, który czuje się zniesławiony przez fałszywą naukę o grzechu śmiertelnym. Ojcze, niech przychodzi teraz uwolnienie, wyswobodzenie dla tych ludzi. Ojcze, ja modlę się teraz o mądrość. Święty Duchu, który mieszkasz w ludziach, wypełnia ich i niech oni otwierają się teraz. Ja modlę się, Ojcze, żeby się oni otwierali na Twoje uświęcenie, Ojcze. Żeby rozumieli, że wolność, którą otrzymali właśnie w tej chwili, ona ma być podstawą do ich uświęcenia, a nie do patologii, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.